Hej, hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Total War Tyla na modyfikacji Medieval Kingdoms 1212 AD, w którym gram sobie Królestwem Jerozolimskim. Okej, w tym odcinku zbliża się dosyć ciekawe oblężenie. Co prawda moglibyśmy bez problemu dać automat, ale myślę, że jednak może być to dosyć ciekawe widowisko. Zwłaszcza, że dzisiaj widzi zachodu troszkę, no jednak nie czułem się spokojny i bezpieczny na ten Egipt. A chciałbym jak najszybciej się ich pozbyć ze względu na to, że następnym moim celem będzie właśnie Królestwo Makuri, którzy też mi dosyć przeszkadzają. I no nie czuję się bezpieczny i trochę. Okej, tutaj. Myślę, że jeszcze przed oblężeniem sobie podmienię troszkę te jednostki. Mogę? Czy nie? Mogę. Chciałbym dać głównej armii całą artylerię. Zamiast na przykład tych włóczników. I także tej armii myślę, że od razu dam wszystkich łuczników. Jak to wygląda? Nie możemy. Okej, w ten sposób. I ta armia zacznie oblegać. A druga od razu zaraz za nią zacznie ją wspierać po prostu w zwarciu. Ponieważ myślę, że przeciwnik raczej nie wyjdzie do nas. Chociaż w sumie ma dużo jazdy, więc mogłoby być to dosyć niebezpieczne. Ale raczej i tak nie zdąży do nas dojść, ze względu na to, że jest właśnie na morzu, więc musi się pierw zdesantować. Okej. Myślę, że zaczynamy bez jakichkolwiek machin oblężniczych tą, miejmy nadzieję, przecudowną bitwę. No, będziemy... O, to jest cytacik Mehmeta Zdobywcy. Sułtana Osmańskiego, który zdobył oczywiście Konstantynopol. Niegdyś niezdobytą twierdzę bizantyjską, ale jednak przyszli Osmanie. Swoją drogą specjalnie na potrzebę zdobycia miasta została odlana tak zwana armata dardanelska, która ważyła około kilkunastu ton i była w stanie posyłać na odległość ponad 1,5 kilometra, czy to może nie ponad, coś koło tego, nie ma za bardzo dokładnych danych, jeśli o to chodzi. Kule o wadze około 0,5 tony, więc naprawdę była to dosyć ogromna armata, która z pewnością mogła zrobić bez problemu wyłam w murze, ale oczywiście wiązało się z tym konsekwencje, między innymi tego, że samo w sumie ładowanie takiej armaty trwało z pewnością spory okres czasu, coś pewnie około 2 godzin, jak nie lepiej. No i oczywiście też trzeba było ją przytaszczyć. Jak wiadomo, jeśli ważyła kilkanaście ton na tamte czasy, to raczej nie trwało to zbyt szybko. Przeniesienie jej z miasta do miasta. Okej, szybki łuk Pepsi przed bitwą. Myślę, że wbijemy się od tej strony. Albo właśnie od tej, zobaczymy. Okej, rozmieszczamy wojsko. Jak to wygląda? Wsparcie nam dojdzie od razu z pleców. Milcz! Nie chcę cię słyszeć. Jak to wygląda? Miasto. Jeszcze miasto jest, tak widać, w starym klimacie. Niestety póki co nie ma tutaj żadnych meczetów. Ale to także jest w fazie tworzenia. Z pewnością każde miasto, zależnie od oczywiście kultury, będzie miało własne budynki. Na przykład miasta domyślnie muzułmańskie będą miały oczywiście meczety i architekturę odpowiadającą tychże czasom. Okej, jak to wygląda? Mamy 3 wieżyczki. Mamy 7 onagerów. Z tego co wiem, to najlepsze są pociski zwykłe. Już to testowałem. Te wybuchowe nie są zbytnio dobre, ponieważ bardzo długo się ładują, a jak sobie testowałem, to naprawdę te zwykłe sprawdzają się o wiele lepiej. I zaraz za nimi zasypiamy ich oczywiście strzałami. Okej, jaki mam zasięg na dalekosiężnym strzale? Jak to wygląda? Duży, bardzo duży wręcz, bym powiedział. No i mój dowódca gdzieś na tyłach. Wy. Ogólnie to wszyscy. Nie strzelacie bez rozkazu. Okej, wy. Ten oddział. Niech... Może 2 oddziały. Aha, rozpocznę bitwę. Te 2 oddziały niech sobie strzelają. Tutaj. Myślę, że wy gdzieś tutaj. No i wy tutaj. Jak to wygląda? O, panorama oblężenia naprawdę dosyć ciekawa.
A myślę, że jednak łucznicy niech sobie strzelają bez rozkazu. Zasypcie ich strzałami. No to będzie naprawdę genialny widok prawdopodobnie. No ta opcja dalekosiężnego strzału to jest coś genialnego. O, tutaj byłby mały fail. Myślę, że z 5 oddziałów ustawię tutaj i zacznę sobie ostrzelać tą flotę. Was troszkę przegrupuję. Troszkę do tyłu myślę, że mogę przesłać te jednostki. Generała także. Ok, tutaj doszło nam wsparcie. Od razu sobie podsyłamy. Dobra, cudownie. No niedobrze tutaj. Sobie ustawię ogniste pociski. No i wam też. Jak to wygląda? Ok, tutaj zniszczyliśmy już tego Onagera. Cudownie. Tutaj jeszcze nie. O, cudownie. Naprawdę ta modyfikacja Olympian Battle Camera jest genialna. Ujojojojoj, przecież tutaj mam artylerię. Jak najszybciej muszę podesłać tutaj jazdę. I tam ze 3 oddziały wycofam. Gdzieś tutaj. Ok, ile mam jazdy? Jazdy mam 4 oddziały, zaciężne jazdy. Podsunę ich jak najbliżej. Was troszkę, myślę, że troszkę do tyłu. Najlepiej gdzieś tutaj. Tą całą jazdę lekko przed nimi. Ok, szermierzy myślę nie będę mieszał. Albo też na wszelki wypadek ich tutaj podeślę. Ten oddział niech dołączy do tej grupy. Włócznicy, wszyscy włócznicy, włącznie z wami zabezpieczą tyły. Ok, myślę, że sobie ich troszkę posegreguję. No, w ten sposób. Generałów dam na lewą, oczywiście stronę. Tutaj tak, no i jest teraz obecnie w porządku. No, mam nadzieję, że zdążę się wycofać. O, okej, tak, strzelajcie. Dobra. Moja jazda. Czy ja was zdążę tutaj wysłać? Pytanko. Szybkie pytanko. Jeszcze na chwilkę sobie zapauzuję. I wy wszystkie oddziały. To może od razu wyznaczę, kto ma strzelać do kogo. Może wy tutaj. Wy do tych bliższych i wy tutaj. Ok. Jazda. Te dwa oddziały troszkę na lewo. Was. Wy na razie zostańcie sobie tutaj. Ej, cudownie. A tych łuczników troszkę podsunę bliżej. Głupie jest to, że nie mogę ich wysłać od razu, tylko muszę poczekać, aż zejdą. Ale już sobie ich rozpędzę w formacji. Poczekamy chwileczkę, bo tutaj się troszkę zbyt blisko podeszli. Ok, was troszkę do przodu. Na nich, panowie. Wy od razu na nich. No, ale myślę, że raczej nie mają szans przezwyciężyć tej szarży. No, genialna jednostka naprawdę wygląda cudownie. To są kto? Lekcy włócznicy. Bez problemu, panowie. Nie. Nie możecie. Wystrzelajcie wy tych. Także tutaj doślę tą jazdę. Powoli zaczynam tracić kontrolę. To jest bardzo niedobre dla nas. Was do tyłu. No i wy oczywiście rozpędźcie się na nich. Ok. Niech to będzie ten oddział. Tutaj bez problemu wygrywamy z tego co widać. Ok. Was tutaj do przodu damy. Was także do przodu. Myślę, że tych łuczników już całkowicie
przesunę, albo ogólnie wszystkich na ten front. Niech już zaczną powoli ostrzeliwać miasto. Przestanę strzelać do tego Onagera, bo już zaczyna mało robić. Tutaj nam z tego co widzę zniszczyli niestety nasze pociski. Okej, okay, sobie tutaj podobijajcie na spokojnie. Ok, ze strony plaży myślę, że zaatakujemy ten oddział. Wy już do końca zajmijcie się nimi. Was postawimy na razie na plecy. Ok. Katapulty tutaj. Jak to wygląda? Widzę, że ich tutaj bardzo, naprawdę dużo ich tutaj zniszczyliśmy. Tymi wszystkimi salwami. A jak to się ma, jeśli chodzi o te wieżyczki? Dalej się trzymają. Tutaj musimy koniecznie tą bramę zniszczyć, ponieważ nie mam żadnych drabin. Bez wyłomu się nie obejdzie niestety. Jak to wygląda? Tutaj chyba... chyba zacznę strzelać w tą. W tą tutaj fortyfikację. A tutaj nie wspomaga wstrzeliwanie bramy. Ten oddział. Dobra, tutaj na plaży już bez problemu. Myślę, że wygrywamy. No, bez problemu. Nie dajmy im uciec. Jak to wygląda ta gigantyczna salwa moich łuczników? Strzelacie? Czy chyba nie macie do kogo? Ale myślę, że pierw całkowicie pozbędę się tych wszystkich wieżyczek, a dopiero potem zarządzę rozstrzelanie. Okej, ten oddział do tyłu. Na spokojnie. Coś się tutaj wyprawia. Nie wiem czemu, ale ci włócznicy niszczą naszą jazdę. A już pozwolimy im uciec. Raczej już nie będą nam sprawiać kłopotów. Okej, okay, jeszcze raz na pewno. Może ze dwa oddziały niech strzelę tutaj. Dwa tutaj. Ty tam. No i ty faktycznie na bramę. Ja naprawdę przesiewałem ich tymi strzałami. Totalnie, chociaż nie wiem w co oni tutaj strzelają. Czy to już nikogo nie ma? No ale genialne. Masa trupów tutaj na wielbłądach. Jacyś prawdopodobnie beduini. No jakiś naprawdę wytrzymały oddział, cholernie. No i powoli. Powoli tutaj wygrywamy z armią desantową. Za chwilkę już sobie przegrupuję wszystkie jednostki, żeby mieć tutaj już porządek. Nie wiem czemu tutaj się nie chcą, kurczę, poddać. Aha, okej, okay, ci już tutaj pękają powolutku. Dobra, tutaj wygrywamy. Nie będę ich dobijał, nie chcę się konkretnie. Dobra. Całą jazdę, no może jeszcze poza wami. Które to jest oddział? Czyli o, w ten sposób sobie prześlemy tutaj. Wyłączymy sobie oczywiście formację. A w sumie już mogę wszystkim. Okej, okay, bramy zniszczone, super. Czas wyrządzić kolejną... zarządzić kolejny cel ataku. Który strzela w bramę, powiedz mi. Chyba ty. Dobra, ty dalej kontynuuj w tą wieżyczkę. Wy tutaj. Ty zniszczyłeś. Super, udało ci się. Myślę, że wy możecie tutaj. No i na przykład zacznijmy strzelać sobie o w tę murę na przykład. Cudownie. Wszystkich. Nie, no wy na razie poczekajcie. Was do tyłu. Tutaj, tych włóczników. Na razie dam do tyłu. Raczej się nam nie przydadzą póki co, tak myślę. No i tutaj już powoli kończymy sobie nasze wybijanie jednostek na plaży. Dobra, was tutaj prześlę na plecy. No i myślę, że możemy się śmiało delektować póki co w spokoju oblężeniem. Tutaj widzę, zniszczyliśmy sobie bramę. Ok, wszystkie tutaj, wszystkie pociski, myślę, że na tą wieżę.
Genialnie. Naprawdę doskonale. I teraz postaram się zrobić wyłam w tym murze. A już później możemy śmiało delektować się deszczem strzała. No, już teraz sobie widzę. Strzelają, tylko nie wiem do kogo. O nie, nie. Nie ma co dobijać. O. No, genialne efekty. Okej, okay, tutaj lada moment chyba... Chyba powinniśmy zniszczyć te mury z tej strony. Sobie troszkę przyspieszę. No, ten ostrzał to jest totalnie niemożliwe. Mistrzostwo. Miasto. Jak widać, troszkę obrywało. Tutaj jakieś wazy. Gliniane zapewne. No, myślę, że pierwszym celem naszej salwy będą ci łucznicy. Nie strzelajcie póki co. Tak jest rozkaz. Jak to wygląda? Ile to jeszcze ma tutaj? 82%. Myślę, że powinno nam się udać to zniszczyć. Jeszcze kilka salw tylko celnych. Jeszcze ze dwa strzały i powinniśmy zrobić wyłam. Okej, okay, genialnie. Od razu strzelajmy tutaj. Teraz jeszcze może nam się uda tutaj zrobić wyłam. Tak byśmy ich wzięli naprawdę z kilku stron. No, myślę, że przy celnych w miarę trafieniach uda nam się także to zniszczyć. Uciekają, nie wiedzą co ze sobą zrobić. Tutaj krzyżowcy oblegają niewiernych. A reszta miasta niczemu nie świadoma. Chociaż z pewnością słyszą huki. Szkoda, że w Total Warze niestety nie, może tak powiem, miasta nie żyją. W sensie chodzi mi o to, że nie ma tutaj normalnie ludzi, którzy sobie coś robią, na przykład prowadzą handel i tak dalej. Teoretycznie na pewno miałby to negatywny skutek na wydajność gry. Na pewno by się to odniosło dosyć niekorzystnie do klatek na sekundę, ale na pewno dałoby na klimacie. Okej, przyspieszymy dalej. Nie ma co na to patrzeć. I za chwilę zaczniemy delektować się naprawdę olbrzymią ilością łuczników. Myślę, że tych lekkich wielbłądów, jeźdźców na wielbłądach sobie rozstrzelamy na samym starcie. Okej, jeszcze parę procent. No nie gadaj. 2-3 strzały, proszę. 100%. No i coś się chyba nie zniszczyło. Aha, tego się nie da zniszczyć. No, cudownie. Okej. Okay. Na przykład jeszcze w tych sobie wystrzelić ostatnie swoje pociski. No i... No i myślę, że odstawiamy sobie artylerię na bok. Okej, okay, tym samym. Łucznicy, zróbcie miazgę temu, tej jeździe. Odsuniemy się troszkę bliżej, może w luźnym szyku. No, na przykład tak. To będzie genialne naprawdę widowisko. Troszkę pod kątem ich odstawię, żeby jednak ci łucznicy z lewej strony tak bardzo nam nie przeszkadzali. Za nimi od razu myślę, że... A może nie za nimi, tylko tutaj. Ustawimy sobie swoich szermierzy. A ich będą bronili włócznicy. Okej. Okay. I jazda. Jazda na razie zajmuje odpowiednią pozycję. Okej, okay, już panikują na sam widok zbliżających się łuczników. W sumie może troszkę inaczej to zrobię. No, na przykład w ten sposób. Troszkę jeszcze zamienię ułożenie jednostek. No i jeszcze nie mogę doczekać tego, co się to zaraz będzie działo. Myślę, że będę raczej kazał wszystkim jednostkom atakować jeden cel dla po prostu lepszego efektu wizualnego, szczerze. Ok, powoli już się tutaj ustawiają ostatni żołnierze. No i krzyżowcy. Deus Vult. Zróbcie, co potraficie. O nie, 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 nie. Ho, ho, ho. Niekończący się deszcz strzał.
Mury są zalewane krwią. O, jak tam? No i z całego działu zrobiło się nagle połowa. No i dlatego właśnie lubię werbować dużo łuczników do armii. No, we're going to die. Idziemy na śmierć, dokładnie. Okej, okay, pora na wiele błądów. No, te perspektywy są naprawdę genialne do oglądania. Zwłaszcza ten deszcz strzał. Nie do przeżycia, salwa. Myślę, że wygramy nawet to oblężenie bez bezpośredniego szturmu. Okej, okay, na tych łuczników. Wycelujmy nasze ostre groty. Jak to wygląda z ich perspektywy? No na pewno nie mają się za czym schronić, a zwłaszcza ci na środku, ponieważ ci jeszcze mają jakieś tam barykady. No się nie kończy. Ciągle w momencie, kiedy ostatnie strzały dotykają ziemi, to kolejne już zbliżają się. Okej. Okay. No, ci łucznicy już raczej i tak myślę, że przypadkiem zostaną dobici, ta garstka. A teraz sobie rozstrzelamy zbliżającą się kolejną jazdę na wielbłądach. I znowu salwa. Strzały zakrywają słońce. O. A jakby się poddali, zapewne zwierzęta by nie ucierpiały na tym. Tutaj naprawdę morze krwi. Okej, okay, pora się podsunąć już. Tutaj nic nam nie zagraża. Może te wieżyczki, więc może o, w ten sposób na przykład. O, będzie bezpieczniej. Będzie nieco bezpieczniej. Okej, okay, lekka piechota. To będzie naprawdę ciekawe widowisko. Zwłaszcza, że te ich tarcze są takie dosyć malutkie. Gdzie oni są? Aha, zniknęli ją z widoku, ale i tak dostają. Okej, okay, dokończmy tam jazdę. Okej, okay, podsuwamy się coraz bliżej. Jak najbliżej się da, żeśmy tylko nie byli celem tych wieżyczek. O, jazda szturmowa. Oni raczej nie powinni mieć tarczy. O, jednak mają. Myślę, że będą mieli długie lance. Nie, ale takie bitwy mogłbym toczyć nieskończoność. To jest po prostu chyba symulator łuczników, niżeli bitwa. Okej. Okay. Tak czy siak, muszę chyba jednak przyspieszyć niestety tempo, bo jak wiadomo, odcinek za długo też trwać nie może. No, teoretycznie może, ale chciałbym mniej więcej, żeby wszystkie trwały tyle samo. Okej, okay, już troszkę przestanę się bawić. Te cztery oddziały niech zajmą się tymi łucznikami. Kolejne cztery tymi szermierzami i wy myślę, że możecie strzelać tam, gdzie chcecie. Okej. Okay. Tutaj na dywanach wśród tego rozkładają. Chyba jakiś targ chyba, czy tam bazar tutaj zniszczyliśmy niestety. Zajmę się tą jazdą, ponieważ jak ona mi tutaj wyjedzie. Uff, panowie, to może być nieciekawie. Okej. Okay. Nie, oni chyba. Chyba. Zdaje mi się, że skrypt tak działa, że oni raczej nie mają opcji się jakkolwiek wysunąć. Nie wiem, czy my ich tutaj nie widać. O. No i dawać teraz. Co chwilę mi znikają.
Wystarczy jedna celna salwa i już możemy praktycznie w połowie rozbić oddział. Tutaj naprawdę chodzą na tych trupach. Zaczęło się. Z krzyżowcami nie można zadzierać. No, genialne. Za długo się nie napatrzyliśmy. Genialne. Swoją drogą flaga. Genialna. Okej, ci już się poddają. Tutaj prawie cały oddział rozbiliśmy. Jak to jeszcze wygląda? Zostało ich tylko 600 z 3000. Praktycznie łucznikami wybiliśmy większość. No i oczywiście tą armię tutaj wybiliśmy głównie jazdą, a później szermierzami. Ja myślę, że niedługo możemy wkroczyć już samą jazdą do miasta i po prostu jak najszybciej przejąć kontrolę. No i własna barykada, własne fortyfikacje ich niestety zgubią, bo nie będą mogli się wycofać. Są odważni, no ale ta odwaga ich raczej może zgubić. Ej, wy nie macie zasięgu. Stójcie. No, my już całkowicie pozbądźmy się jazdy, już raczej nie będzie problemu, żeby wkroczyć po prostu do miasta. Co wy tutaj próbujecie? Ale panowie, troszkę do tyłu. No i wszyscy myślę, że możemy z tej perspektywy oddać salwę. Co wy na to? Ja masz, dziwne jest naprawdę to, że komputer w taki sposób się zachowuje. Zamiast się wycofać, schronić się na przykład w garnizonie, tudzież na rynku. Stoję przed bramą, daje się rozstrzelać, no ale akurat nie czuję się aż taki bardzo, że tak powiem, winny korzystania z tego. Można w sumie to nazwać bugiem. Ale no, towarzyszy temu naprawdę genialna zabawa. Rozstrzelanie na taką skalę jest po prostu genialne. Okej, pora się zająć tymi łucznikami. Powoli nam się kończy amunicja. Ci tutaj już po prostu nie wytrzymują, widząc te strzały. Totalnie już nie wytrzymują. No, myślę, że miasto może nam się samo oddać bez potrzeby wejścia do niego. No bo już jeden oddział, dwa oddziały już straciły amunicję. Okej, podeślę swoich krzyżowców bezpośrednio pod bramy. Już może wyłączę im ten luźny szyk, żeby troszkę łatwiej mogli podejść sobie. No myślę, że dowódcy na czele krzyżowców zajmą miasto. Okej. Wszyscy łucznicy do tyłu, już się nam raczej nie przydadzą. I teraz jak najszybciej ustawię tutaj dowódców. Za nimi jazdę. A pomiędzy szermierzy. I w ten dumny sposób zamierzam wkroczyć do tego afrykańskiego miasta. Ładzie, już panikują na widok tejże szarży. Mam nadzieję, że to przeciwnik jeszcze nie ma w zanadrzu jakiejkolwiek jednostki. Oczywiście nie łuczniczej, tylko... A, może nie będę ryzykował. Albo już zostawmy tą chwałę dowódcom. Raczej nie powinien żaden z nich zginąć. Może jednak. Te wieżyczki to mogą być niebezpieczne. Przynajmniej ich tutaj podsunę, że w razie potrzeby niech będą blisko. Żeby troszkę pocisków z tych wież zaabsorbowali na siebie. Ale widzę, ich to w ogóle nie rusza, więc ruszamy, a wy jednak poczekajcie.
Pierwsze sobie klikniemy insert, żeby widzieć z innej perspektywy, a może jednak nie, bo niezbyt to wygląda ciekawie. Okej, i na tych szermierzy. Do ataku, krzyżowcy. W imię Jezusa. Troszkę się blokują w tym zakręcie. Jeszcze swoich po plecach trafili. Okej, nasz główny dowodzący generał. A nie, jednak ten drugi jak zaatakuje tych łuczników. No i powoli bitwa zbliża się ku końcowi. No, myślę, że ten odcinek może być troszkę dłuższy. Ale na pewno jest tego wart. Ponieważ wiele mieliśmy ciekawych widoków. Okej, zakończona. Myślę, że... Ja, generał. Wrogi generał nie może przeżyć utraty miasta, zgodnie z zasadą. Zwykle, jeśli załóżmy miasto się poddało, to tylko generał został zabijany. Ale i tak nigdy, myślę, że generał, a przynajmniej bez żadnej umowy, nie mógł zostać przy życiu. Bo nawet jak najszybciej musimy się nim zająć. Ja nie wiem, czy go dogonię, chociaż w tych wąskich uliczkach on się może sam pogubić. Ale boję się, że wyjedzie tylnią bramą. Nie dogonimy go, nie ma opcji. Okej, kończymy turę. Zdecydowane zwycięstwo. Oczywiście mogłem to o wiele szybciej. 65 strat, mistrzostwo. Mogłem to oczywiście wiele szybciej jakiś czas temu skończyć, ale myślę, że dla tego widoku tego deszczu strzał można było troszkę to przetrzymać. I oczywiście praktycznie całkowitemu zminimalizowaniu strat. Możemy teraz dalej pójść na zachód i zdobyć ich kolejne miasto w Afryce Północnej. 27 minut trwała bitwa. No, dosyć prosto jednak, przeciwnik nie dysponował żadną myślę dobrą jednostką, a zwłaszcza, że jedna z jego armii była na morzu, więc musiała się zdesantować. Lwy szahady, oczywiście szahada, co ciekawe, to jest wyznanie wiary w islamie. Czyli oczywiście powiedzenie tej formułki, że no tam nie ma Boga, prócz i tak dalej. Niestety dowódca przeżył troszkę tchórzowskie zachowanie z jego strony, ponieważ tak naprawdę zbiegł, zdając resztę jego żołnierzy na śmierć. Myślę, że przez ten fakt nie damy tak łatwo. Myślę, że przez ten fakt splądrujemy to miasto jako kara za wycofanie się dowódcy. Niech wszyscy jego mieszkańcy wiedzą, że ich były zarządca był tchórzem. Okej. Okay. Nie bierzemy jeńców. Jeszcze ich sobie... Poczekaj, co? Okej. No to widzimy się, no to myślę, że jednak wczytam i sobie dam tą bitwę na automacie, ponieważ coś się tutaj stało niedobrego, nie wiem w ogóle co. Tutaj jakaś inna w ogóle bitwa nam się zamieniła, nie wiem, bardzo dziwna sytuacja, ale to i tak raczej nic nie zmieni, ponieważ wczytam tam tego save'a i dam automat, wyjdzie na jedno. Okej, myślę, że to będzie na tyle. Hej, pa, do następnego.